Apel związanych z platformą obywatelską opozycjonistów z czasów PRL może być sygnałem do likwidacji IPN-u Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych czy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, szczegóły w naszym materiale. Grupa działaczy opozycji w PRL-u zwraca się z zaskakującym apelem do Sejmu Senatu i do rządu. Chodzi o podjęcie działań na rzecz i tu cytat rzetelnego przedstawienia historii najnowszej w apelu piszą między innymi przez ostatnie osiem lat systematycznie próbowano wypaczać lub wręcz fałszować przeszłość, niwelować znaczenie Lecha Wałęsy i innych działaczy opozycji, kreować nieprawdziwych bohaterów i tworzyć fikcje. Szczególnie szkodliwe były działania części pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz placówek takich jak np. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych. Wśród sygnatariuszy tego apelu są Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Jan Dworak, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, Jarosław Kurski czy Leszek Moczurski. To znani działacze opozycji w PRL-u, którzy w III Rzeczypospolitej stali się częścią establishmentu związanego ze środowiskami lewicowo-liberalnymi, a w ostatnich ośmiu latach byli aktywnymi zwolennikami totalnej opozycji, dziś koalicji 13 grudnia. To jest watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. no Tak nie postępują żołnierze, śmiecie po, po, po prostu. To wypowiedź Władysława Frasyniuka o żołnierzach broniących wschodniej granicy. Jarosław Kurski był do niedawna wicenaczelnym gazety wyborczej, a Bogdan Borusewicz to czynny polityk partii Donalda Tuska. Z apelem byłych opozycjonistów nie zgadza się organizator strajku w sierpniu 1980 roku w porcie gdańskim Czesław Nowak. Dziwię się, że pan Borusewicz i pan Frasyniuk nie zajęli się rozliczeniem komuny z tamtego czasu. A dzisiaj słyszę, że. Ta koalicja 13 grudnia chce przywrócić SB-kom emeryturę. Zarzuty grupy opozycjonistów z okresu PRL o kreowaniu przez ostatnich 8 lat nieprawdziwych bohaterów i tworzeniu fikcji, to próba powrotu do narracji z Trzeciej Rzeczypospolitej. Wtedy to przedstawiano opozycję w PRL-u jako grupę ludzi związanych m.in. z Jackiem Kuroniem, Bronisławem Geremkiem i Adamem Michnikiem. To tamta narracja była nieprawdziwa, przypomina poseł Antoni Macierewicz, współtwórca Komitetu Obrony Robotników. To jest środowisko lewicowe po prostu, które by dominowało absolutnie historię opozycyjną, historię Polski od roku 1989, dlatego bo się porozumieli z komunistami, bo porozumieli się z mediami postkomunistycznymi. O tym w dyskusji z Władysławem Frasyniukiem mówił obecny współprzewodniczący lewicy i były działacz PZPR Włodzimierz Czarzasty. Drogi Władysławie Frasyniuku, żeście komunistów pokonali? No nie, wyście się z nami przy okrągłym stole i 4 czerwca 1989 roku dogadali. Apelem byłych działaczy opozycji z czasów Polski Ludowej zaskoczony jest historyk, profesor Krzysztof Kawelec z Instytutu Pamięci Narodowej. Gorszą rzeczą jest oczekiwanie od władzy politycznej, że zrobi porządek. I ustali jedną precyzyjną wykładnię, jak było. Zapowiedź zlikwidowania IPN-u niepokoi wielu byłych działaczy opozycji w PRL-u, niezwiązanych ze środowiskami lewicy laickiej, później skupionych w Platformie Obywatelskiej. To opinia Bogusława Gołębia, delegata na pierwszy krajowy zjazd NZZ Solidarność. Nie możemy się godzić, żeby te olbrzymie archiwa o naszym dziedzictwie były świadomie niszczone. Albo nie mówiąc inaczej, zakopywany, dezawołowany. Koalicja liberalno-lewicowa przygotowała długą listę instytucji do przejęcia lub likwidacji. Sposoby realizacji tych zamierzeń budzą poważne wątpliwości prawne, tak jak w przypadku siłowego przejęcia telewizji publicznej.